Scenar, który nas interesuje, dzielimy go na metry. Zaczynamy od tej strony. Każdy bierze swój własny metr, tylko że idziemy z łopatami bez wykrywaczy na razie. Nie? I zaczynamy ciąć po metrze. Każdy z tych metrów siejemy. Sita tu jakoś rozstawimy dogodnie. Więc podzielmy się na jakieś dwie ekipy. Ja nie wiem, ile jest osób w tej chwili. Ale żeby było tak, że 6 osób kopie w każdej chwili. A reszta chodzi z wykrywaczami w koło. Może ci, co kopią, to po prawej, a ci, co to wykrywaczami po lewej. Zdecydujcie, jak chcecie. Natomiast rzecz jest w tym, żeby... Tak, że zrobimy jakąś rotację, dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o ekipę, która będzie w koło wyciągać fanty, to jakby po wyciągnięciu... Ja wam dam takie tabliczki, że bo każdy z fantów namierzymy po prostu. Tak, do dokumentacji. Więc nie zabieramy go, tylko wbijamy tabliczkę. No, za chwilę się zorganizujemy tak, żeby ktoś chodził, je zabierał. Pikniemy to talem i gotowe. To będzie żmudne i męczące, no ale startujmy. Ewentualnie jakie mamy promień działania poza tym do momentu, aż tam przestanie coś wychodzić. Tutaj ten promień nie będzie duży, bo ten samolot tutaj nie eksplodował, on się tutaj nie wbił. On tutaj spłonął. Usiadł. Tak, usiadł i spłonął, więc to nie będzie to widać tak... po tych badaniach. Dokładnie, to jest punktowe bardzo i widać na Lorencu, że tych rzeczy w koło też nie jest zbyt dużo. No ale staramy się wyzbierać je. Czyli te chemikalia, które się rozlały, to nie wybuchły, tylko one tak naprawdę... Nie, one na pewno w pewnym stopniu wybuchły, ale wiecie, to nie było uderzenie. To nie było uderzenie przy dużej prędkości. On wyhamował na lesie, dokładnie, który miał 2 metry wysokości. To była taka, technika lądowania awaryjnego. To normalnie była ścieżka taka, czy 2 mm. Dokładnie, no wygląda jakby, że stamtąd tak. na dwumetrowym lesie. Także słuchajcie, szpadle w dłoń. To co, pierwszą szóstkę ze szpadlami bym poprosił.